Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Panie, Panowie Posłowie, Panie Ministrze. To, że przestrzeń jest de facto dobrem nieodnawialnym, to wiemy, bo przecież zdajemy sobie sprawę, jakie koszty należałoby ponieść, aby dokonać jej rewitalizacji. Nie jesteśmy w stanie ani my, ani przyszłe pokolenia udźwignąć takiego przedsięwzięcia, kosztów takiego przedsięwzięcia. Dlatego też każda zwłoka w uruchomieniu instrumentów prawnych, w przyjęciu ustawy, która będzie w sposób jednoznaczny regulowała zasady zagospodarowania tej przestrzeni, każda zwłoka to marnotrawstwo najcenniejszego dobra, jakim jest przestrzeń naszego kraju. To pogłębianie strat, które obciążą przyszłe pokolenia. Wiemy doskonale o tym, że procedura uchwalania planów miejscowych jest skomplikowana, w efekcie uciążliwa i czasochłonna, a z kolei ingerencja organów nieponoszących odpowiedzialności za skutki tego planu nadmierna. Wiemy, że obowiązujące przepisy podnoszą koszty i ryzyko procesu inwestycyjnego. Wiemy, że procedury lokalizacyjne wywołują długotrwałe konflikty społeczne, środowiskowe i generują postawy korupcyjne. To diagnozy sytuacji. Tutaj można by je było mnożyć. Jeżeli to wiemy wszystko, a temu nie zaprzeczy strona rządowa, nie zaprzeczy większość koalicyjna, to na Boga, dlaczego szósty rok impotencja rządu nie pozwala nam bazować już na nowej ustawie o planowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym, która wyeliminuje te wszystkie niedogodności, nieprawidłowości? Dlaczego do tej pory nie możemy się doczekać nowej ustawy o planowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym? Pani poseł Paluch pytała, co musi się stać. Ten rząd musi odejść i będziemy mieli wówczas pewność, że nowa ustawa będzie szybko uchwalona. Dziękuję bardzo.